Czarny to czarny, ale nie dla uczennic Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Dudutowach, bo dla nich czarny ma nieskończenie wiele różnych odcieni. Przedstawiły to w swoim pierwszym profesjonalnym pokazie mody pod nazwą Bielszy odcień czerni, zorganizowanym w Sztolni w Wodzisławiu Śląskim. Dziewczyny kształcą się na kierunku technik stylista, a prezentowana kolekcja to efekt ich pasji, kreatywności oraz niepowtarzalnej wizji mody. Karolina Komada. Julia zaczęła swoją przygodę z modą od malowania postaci czy strojów. Teraz jej stroje to już nie tylko obrazki, a rzeczywistość, w którą ubierane są modelki. Mam długą czarną spódnicę, kamizelkę złotą, żeby pasowało do właśnie tego munduru górniczego kolorystycznie. Nie tylko kolor kamizelki nawiązuje do munduru górniczego. Cała kolekcja była inspirowana Górnym Śląskiem, górnictwem i śląskimi tradycjami. Pokaz to już ostatni krok w długim procesie powstawania stylizacji. Zaczynamy od szukania inspiracji, na przykład na różnych stronach lub jak to woli. Szukamy dobry materiału, na przykład sprawdzamy dotykiem, jaki właśnie projekt by później mógł z tego powstać i zaczynamy później zaczynać projektować projektem żurnalowym, czyli malować. Później zaczynamy obmyślać i zaczynamy go szyć oraz wykonywać. Tak powstało 9 stylizacji, które zostały zaprezentowane w pokazie Bielszy odcień czerni. Wraz z pierwszymi krokami podczas pokazu młode projektantki postawiły również pierwsze kroki w świecie mody. To nie jest tylko szycie strojów, ale to jest przede wszystkim projektowanie, a potem stylizowanie. Także druga część tej klasy technik stylista, klasa 4. i 5. to już jest stylizowanie. Natomiast dziewczyny mogą pracować w najróżniejszych miejscach. To jest nie tylko szycie, nie tylko projektowanie, ale również przede wszystkim mogą pracować jako stylistki czy projektantki strojów, na przykład w teatrach, tak? Czy pracować przy pokazach mody. O czym mogła przekonać się absolwentka szkoły w Rydutowach? Monika Malgraf aktualnie pracuje jako projektantka w jednej ze znanych polskich marek odzieżowych w Warszawie. Podczas pokazu w Sztolni w Wodzisławiu Śląskim modelki zaprezentowały 11 jej projektów. Kolekcja Forces jest kolekcją inspirowaną kobietami odważnymi, kobietami, które chcą pokazać coś więcej. Jest to takie też można powiedzieć w pewnym sensie zwieńczenie mojej pracy projektanckiej, wieloletniej, więc bardzo się cieszę, że w takim anturażu mogę ją przedstawić ze względu na to, że pochodzę z górniczej rodziny, więc mężczyźni w mojej rodzinie zawsze byli górnikami, nadal są, więc to jest taki hołd, który chciałabym im oddać właśnie poprzez pokazanie tej kolekcji. Choć górnictwo to zawód wybitnie męski, ale jak się okazuje, może być inspiracją dla twórczych kobiet.